Mariusz, wygrywamy dzisiejszy sparing z IKS-em Tychy 2-0 i zacznijmy od tego. Sparing sparingiem, ale bramka z pewnością cieszy. Na pewno tak, cieszą dwie bramki, bo udało nam się strzelić dwie bramki w tym sparingu w pierwszej i drugiej połowie. Na pewno to cieszy, że zwycięstwo. Szczególnie, że w ostatnim sparingu zabrakło trochę tej skuteczności, dzisiaj ona była. Mogliśmy w sumie też jeszcze dwie bramki dołożyć, ale cieszy, że strzeliliśmy dwie bramki, że wygrywamy sparing i lecimy dalej. Powiedz mi, jesteś w stanie jakoś porównać ten sparing do tego, który graliście przed kilkoma dniami ze Śląskiem Wrocław? Przede wszystkim nawierzchnia się różniła, bo tam graliśmy na naturalnym, zresztą bardzo, bardzo przygotowanym tam na Oporowskiej. Tu gramy na sztucznej, gdzie ta sztuczna jest cięższa, bo ta piłka skacze. Jest ta sztuczna trochę niewygodna, ale nie patrzymy na to. Mamy roboty do wykonania, dzisiaj był sparing do wykonania jako jednostka też treningowa, mocna i cieszy nas to, że ta jednostka poszła sukcesem i wygrywamy mecz. Jeszcze jest trochę roboty tutaj w Opolu do zrobienia przed tym wylotem do Turcji, więc na pewno nasze głowy jeszcze są tutaj, a to co będzie działo się w Turcji, to będzie działo się w Turcji.